To jest Box jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bino Poland. Z Krzysztofem Zimnochem jesteśmy tuż przed powrotem. Powiedz mi, mówiłeś o tym na ważeniu, tak? Że to jest ważne miejsce, bo tutaj upadłeś, tutaj chcesz powrócić. To jest faktycznie dla Ciebie istotne? Gdzie to się toczy? To będzie tak fajnie też i wyglądało medialnie, nie? Co powiesz o swoim przeciwniku? Oglądałeś jego walki? Oglądałem. Co ja mogę powiedzieć? Zamierzam z nim wygrać. Nie zamierzam się tam jakoś nad nim rozwodzić, tylko po prostu wyjść i zrobić swoją robotę. To jest przypadek, że w jednym momencie ty i Szpilka schodzicie do wagi cruiser? Nie wiem. To trzeba by było... Pewnie tak. Trochę wygląda jak przeznaczenie po prostu, żeby ta walka kiedyś się odbyła. No oczywiście, że tak. Ale na dzień dzisiejszy do takiej walki pewnie nie dojdzie. Nie wiem, czy kiedykolwiek do niej dojdzie. Czujesz, że jest na tobie presja właśnie wygranej tej walki? No bo nie oszukujmy się, twoje osiągnięcia są nieporównanie większe. Pokonałeś Olivera McColla, byłego mistrza świata, Orła Białego, Binkowskiego. Pokonałeś Rekowskiego chociażby. Powiedz mi, czujesz, że właśnie jest presja na tobie jako na zawodniku bardziej medialnym i zawodniku, który osiągnął więcej? To wiesz, wychodząc z ringu, nie można czuć jako takiej presji, po prostu trzeba się skoncentrować na robocie, która jest do wykonania i zwyciężyć walkę. Narzucając sobie presję, zawodnik to może być niedobre dla zawodnika. Czy ktoś z zewnątrz może narzucić na mnie taką presję? Nie ma nikt takiej mocy, żeby narzucić na mnie presję. Tym bardziej ja nie zamierzam narzucać presji na siebie. Ja chcę po prostu wejść do ringu i zwyciężyć walkę. To tylko tyle. Kto będzie twoim narożniku? Richard Williams i Frank Barton. Dlaczego właśnie taki narożnik? Skąd ten wybór? Z Richardem pracowałem już wcześniej i zaprzyjaźniliśmy się. Polubiłem jego sposób przygotowywania do walki. Mam bazę w Anglii. Mieszkam tam u przyjaciela. Także fajnie tam jest trenować. Dużo jest sparring partnerów. Dlatego. Czujesz, że powinieneś zostać bardziej doceniony i być dalej na karcie, powiedzmy? Bo twoja walka jest chyba trzecia z rzędu. Nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Najważniejsze, że wchodzę do ringu i będę mógł stoczyć walkę. Co możesz nam powiedzieć o tych swoich kłopotach zdrowotnych? Czy to już jest za tobą zupełnie? Na dzień dzisiejszy już nic. Już wystarczająco o tym mówiłem. Teraz skoncentruję się tylko i wyłącznie na jutrzejszym pojedynku. To było już jakiś czas temu, zapomniałem o tym, także nie ma o czym tu już opowiadać. Czyli kibice mogą się spodziewać w pełni zdrowego, przygotowanego Krzysztofa Zimnocha? Tak jest. Co jest twoim atutem w tym pojedynku? Wszystko. To znaczy, takie pytanie, okej, odpowiem ci. Doświadczenie, szybkość, wytrzymałość, psychika, no praktycznie wszystkie aspekty przepowiadają za mną i ja w to wszystko wierzę i wierzę, że jestem w stanie zwyciężyć z Twardowskim. Miałem z tobą okazję rozmawiać na sali Hetmana Białystok, czy tam pod salą Hetmana Białystok, tak się nazywa ten klub. I wtedy wyglądałeś na trochę jednak przygnębionego, mam wrażenie, w porównaniu do teraz. Trochę więcej energii, trochę więcej uśmiechu. Faktycznie tak jest, że czujesz się w swoim żywiole? Tak jest. A kiedy to było, kiedy rozmawialiśmy? Kilka miesięcy temu, nie pamiętam dokładnie. Pamiętam, że mówiłeś coś o Szpilce, pamiętam, że mówiłeś o swoich problemach ze zdrowiem, ale już nie pamiętam, o czym dokładnie rozmawialiśmy, kiedy to było. No tak, jakiś czas temu to jeszcze, wiesz, nie wiedziałem, gdzie jestem. Jak kilka miesięcy to, znając życie, to walczyłem o walkę, chciałem walczyć i to nie był dla mnie wygodny czas. Teraz mam termin walki, jutro walczę, jestem bardzo zadowolony, podekscytowany, cieszę się i tyle. Co po walce? Nie planujesz? Czy masz gdzieś na oku jakiegoś przyszłego rywala? Nie, najważniejszy jest jutrzejszy pojedynek. Dzięki. Dziękuję. To jest Box wspiera firma Nikko Sport Polska. Producent rękawic i akcesoriów do treningów sportów walki.